No cześć, siemanko drodzy widzowie, witam was w nowym materiale z CSGO Skinsa. Na dzisiejszy odcinek mamy 2142 zł, no i dzisiaj będziemy sobie robić tutaj bitewki ze skrzynkami eventowymi. Na początek jeszcze standardowo przypominam wam tylko o tym plusie, tutaj możecie skorzystać sobie z mojego kodu, jakim jest Ivero. Z nim dostajecie darmowe 2 zł i 10 groszy na pierwszą skrzynkę oraz 10% do depozytu przy każdym użyciu tego kodu. Tak więc możecie sobie z niego skorzystać, tutaj klikacie aktywuj, po lewej stronie macie natomiast wszystkie metody płatności, którą możecie sobie tutaj wybrać i coś na stronkę CSGO Skins wpłacić. Ja sobie to zamykam, no i słuchajcie, przechodzimy sobie tutaj od razu do bitewek. Event będzie jeszcze przez 23 dni oraz 12 godzin od momentu, kiedy ja nagrywam ten odcinek, także też jeszcze możecie sobie tutaj, słuchajcie, te skrzyneczki testować. No ja już lecę tworzyć pierwszą bitwę, także dodaj skrzynkę sobie klikamy. No z racji tego, że mamy 2142 zł, to wydaje mi się, że tutaj troszkę z takimi tańszymi skrzynkami bardziej sobie polecimy. No ofrenda 210 zł, jedną możemy sobie w sumie wrzucić, ale tak za bardzo szaleć nie będziemy. La Katriny wrzućmy sobie 4, 546 zł już mamy. No i teraz jeszcze te undeady może też niech będą. Takich 6 undeadów i jeszcze możemy dorzucić Calaverę, z tym, że w trybie boost niech będzie. To też 42 zł, 1008 zł. Taka, słuchajcie, pierwsza bitewka, 16 skrzynek przed nami. Tworzymy sobie na dwóch graczy i wybieramy tutaj bota, niech będzie bot Rosso. Jakoś tak lubię z botem Rosso w sumie często grać, bo tak nawet często wygrywam z tym botem. Na początek dostajemy kałacha cesarzowa, 194 zł, fajny skin. Także zaczynamy dobrze. Tutaj kałach Slate, 60 zł. Następnie Glock, no tutaj zdecydowanie droższy był Faith 7 Hyper Beast. Okej, ale mamy kill confirmed, USPA, no to też fajnie. Dobry skinek tutaj poleciał. Teraz jeszcze Code Red do tego wszystkiego, no też drogi skinek. Wkroczyliśmy sobie w ogóle na undeady. No jestem ciekaw, jak te skrzynki będą tutaj dawały, no bo La Katriny były dla nas bardzo dobre. Ofrenda też całkiem spoko, bo tam mieliśmy tego kałacha cesarzowa. No teraz te undeady, kurczę, mogłyby też coś jeszcze takiego lepszego nam dawać. 9 ziko maksymalnie, nie, 12 zł maksymalnie tutaj nam wypadło jak na razie z undeadów, bo to już był undead chyba, jak dobrze pamiętam. Okej, jeszcze dwa undeady. No jest Cyrex dla bota, no kurczę, nie najlepiej to wygląda z tych undeadów. Nie mieliśmy w ogóle farta do tej skrzynki. Jeszcze bot na prowadzenie wyszedł sobie nimi. No to nie, że nam tylko 10 zł maksymalnie dało. No teraz jeszcze bardzo ważne skrzynki. Calavera w trybie boost. Jeśli tutaj nie dostaniemy żadnego skinka wartego, nie wiem, te 5 dyszek jeszcze, no to mamy przegraną. Ale miejmy nadzieję, że coś tutaj jeszcze dobrego wypadnie. No kurczę, mag dla bota, 5 dyszek, no MP5 trochę będzie warte chyba, no ale nie, no niestety widzowie, ostatnia skrzynka decydująca. Mamy rękawice! Ja pierdzielę, co się tutaj stało teraz w ogóle? 2995 zł z ostatniej skrzynki trafiliśmy rękawice. Jaki my tu w ogóle procent szans mieliśmy na to? Kurczę, w trybie boost mieliśmy tutaj 0,042% szans, a na stan FT mieliśmy 0,014, także tutaj naprawdę coś niesamowitego się stało. Lecimy stworzyć sobie kolejną bitwę w takim razie. No i nawet jak tą drugą bitwę przegramy, to i tak mamy tutaj bardzo dobry profit już z tego odcinka. Ale zrobimy sobie oczywiście kolejną. Weźmy sobie teraz jeszcze 5 La Katrin. Do tego dorzućmy undeady, może w trybie boost nawet niech będą. 3 w trybie boost i powiedzmy 3 w normalnym trybie. Starczy nam tutaj na 6 Calaver jeszcze do tego, także 1134, 50 groszy nam tylko zostanie. Także idealnie sobie wykorzystaliśmy tą resztę, co nam tutaj została. Dodajemy kolejnego bota, teraz niech będzie może Alex. Także druga bitewka nam się rozpoczyna, trzymajcie kciuki, żeby również tutaj była wygrana. Zaczynamy od ofrendy. No i Neonoira trafiamy sobie za 117 zł. La Katrina daje nam Slate'a za 58. Teraz Glock do tego wszystkiego. No nie najgorszy skin, chociaż no troszkę już tańszy niestety. Teraz znowu Glock, Water Elemental, droższy od Bullet Queen'a. Następnie wypada nam Orbit MK01. No tu już fajnie nawet, ale bot prowadzi, jak widzimy. No, no ciekawe, ciekawe, co tutaj jeszcze się zdarzy. Może znowu jakaś niespodzianka, kurczę, nam poleci z ostatniej skrzynki.
albo z jakiejś teraz nawet. Oj, bot MK Hellfire dostał, to jest bardzo dobry skin, znowu Hellfire dla bota. No powiem wam, że bot tutaj ma farta do tych skrzynek undead, my natomiast wręcz przeciwnie. No i bot ma dużą przewagę już w tym momencie. Ostatnia skrzynka undead. No MK Nightmare, no całkiem spoko jak na tą skrzynkę. No i teraz jeszcze Calavera. No tutaj jakby kurczę koska nam wypadła, to mielibyśmy wina. Albo nawet te rękawice co wcześniej, gdyby nam wypadły, to też jeszcze tutaj wygraną byśmy mieli. Ale no to raczej graniczy z cudem, żeby drugi raz tak samo zrobić. Raczej nie powtórzymy tego sukcesu z poprzedniej bitwy. Trzy ostatnie skrzynki. No kto wie, może z ostatniej będzie tutaj jakaś niespodzianka. Przedostatnia leci właśnie teraz. Mamy wingshota. No i ostatnia skrzynka, zobaczmy. Raczej wygranej nie będzie, no właśnie. Także niestety, druga bitwa już przegrana. Tutaj bot sobie, jak widzicie, zwyciężył. Ten cashback, no sprzedamy sobie po prostu. I tak, z tego odcineczka już wam mówię, ile mamy, bo na pewno miałem trochę skinów przed materiałem. Także z tego odcinka, słuchajcie, mamy 3000 zł. Tutaj 1466, sprzedałem sobie te skiny. I tutaj rękawice zostawiłem też jeszcze właśnie z tego dzisiejszego odcinka. Także 3000 zł łącznie udało nam się tutaj zrobić. No ja już będę ten odcineczek kończył. Wy zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się spodobał. I do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się, cześć!